Atrybuty świętego Mikołaja to. Atrybuty świętego Mikołaja to. Siwa, roda, pastoral. Pastoral. Na kubku pani ma... A, i Karoliny. Co ma napisane? Kto dostał prezent pod choinkę? Tylko dla dzieci. Czyli starsze dzieci już nie dostają? Jesteśmy już dorosłymi. Ach, rozumiem. Bardzo mi przykro. Jadę dziś na polonistykę tokijską, odwiedzić studentów polonistyki tokijskiej. W Tokio mieści się polonistyka. I tak, są Japończycy, którzy uczą się polskiego z własnej nieprzymuszonej woli. Niektórzy nawet wystąpili u mnie na kanale, tacy jak Takemaro, Yumeko, Kotaro. Dzisiaj pierwszy raz odwiedzę salę lekcyjną. Jakie ciekawe, kurcze drzewo porośnięte. Dobra, nie ma czasu. Ponieważ mam czwartki, to jest taki mój dzień ze starszymi studentami, trzeciego i czwartego roku, to zwykle po lekcji przychodzą do mnie tutaj i wszyscy mamy krzesła, rozkładamy, jemy lunch i omawiamy gazetkę i takie tam. Teraz jestem w gabinecie u Karoliny, nauczycielki. Te mikołajki w takiej formule to jest... To był mój pomysł, kiedy przyjechałam tutaj, żeby uczyć ich różnych naszych kulturalnych spraw. Każdy student wylosował nazwisko innego studenta lub profesora i każdy każdemu robi prezent, przy czym nikt nie wie kto komu. Czyli jak w prawdziwej polskiej szkole. Tak jest. No to często im organizujesz jakieś takie rzeczy od siebie, jak taki bigos w domu, czy coś takiego? No, tak? Często. Bigos w domu jest. Potem jest gotowanie z grillą. Dzień dobry. Risa, a przecież przeczytać. Przeczytać. Tak, możemy przeczytać. Będziemy robić zupę grzybową i kapustę i sałatkę jarzynową. U ciebie w domu? U mnie w domu. To ile osób przychodzi? Przychodzą o różnej godzinie. Myślę, że około 20 przewija się przez dom. Ktoś obiera ziemniaki, ktoś kroi te ziemniaki do sałatki, ktoś robi marchewkę. Studenci dostają bardzo trudne zadania, pokroić cebulę. Tradycyjna polska mandarinka. No. Czy no, mamy, to się podzielimy. Wiedziałem, że czegoś brakowało. Na początku zrobimy normalną lekcję, a pod koniec możecie porozmawiać z Krzysztofem. Kto ma najwcześniejszy? Kotaro, fragment 9. No lepiej co mi zajmuje. Czytam. I przypatrywał się nieopisanym szaleństwom ludzkim. Bardzo dobrze. Tylko musisz zacząć trochę głośniej. A jaka? 12. I całego kaukaskiego podgórza, gdy w marcu 1918 roku jedna część mieszkańców... A co w wymowie jest najtrudniejszego? Dla nich to jest to żydzy, między którym nie ma różnicy. Nie ma różnicy w r, l i też to dla nich jest bardzo trudne. I to też w pisowni potem się ujawnia. Czasami w... Na tej sztuce mówiła, że u jest dla nich problem, tak, że u cicho wymawiają. Tak. Bo tak jak na przykład des, k, pisze się desu, a mówi się po japońsku des, a po polsku to u się czyta, nie ucina się. Czasami po japońsku ucinają jakąś końcówkę, a czasami dodają, a tutaj wszystko tak czytamy raczej jak widzimy i to jest dla nich często trudne. U na początku, u na końcu jest zawsze bardzo ciche. Zadziwić. Zadziwić. Podjudzał. Podjudzał. Super, dobrze, bardzo dobrze. Sayoko, 21. Rozkoszującą obok, świeżąca niczym najwystarszy śpieg i najwymyślniejszy detektyw. Dla drugiej stały się inspiracją do zbrodni. Trzeba uciekać. Uciekać w świat. W szeroki świat. Skromne dawniej mieszkanie zamieniło się na apartament. Wyrastał na widoczną figurę w świadku polskim. Przypatrzył się sobie samemu, jakby figurze nieznajomej. Był najzupełnie niepodobny. Ja chodzę na lekcje japońskiego i one mi pomagają właśnie w zrozumieniu błędów studentów. I od tego czasu, kiedy wiem, że w japońskim czasownik jest na końcu, to poprawiam studentów, którzy czasownik w polskim rzucają na koniec, bo czasami ten szyk w polskim jest bardzo wieloraki i można w zależności od znaczenia, od tego, co się chce powiedzieć, w różnym
danym miejscu położyć dane słowo akcent. Kiedy dają czasownik na koniec, to myślę sobie, że może po prostu chcą zaznaczyć, że ja tak robię. Potem się okazało, że jak ktoś tego nadużywa, to po prostu jest wpływ japońskiego. Yeah, okay. Jaki mamy dzisiaj dzień? Mikołajki. Tak jest. 6 grudnia, Mikołajki. Bardzo proszę, zwyczaje Mikołajki przeczytać i opowiedzieć. Proszę bardzo, myślę, że 5 minut wystarczy. Nie? Bardzo drobne prezenty. Do dzisiaj tak jest. Czasami dzieci dostają słownik, wtedy nie są bardzo zadowolone, bo mamy słodycze. U mnie w domu było tak, i tak też było w wielu polskich domach, możemy zapytać Krzysztofa, czy u niego była taka tradycja. Rano w butach były prezenty. Wyobraźcie sobie, co to była za noc. Ale w normalnych butach? Tak, w normalnych, takich normalnych butach. To było bardzo ważne, że jeśli dziecko było niegrzeczne, to nie dostawało prezentów, tylko obierki od ziemniaków. Pamiętam, że moja kuzynka tak miała. Ona była taka zawsze właśnie bardzo niegrzeczna. No ja zawsze jak z nimi się tu widzę, to jestem pod wielkim wrażeniem wysokiego poziomu, szczerze mówiąc. Coś się wydarzyło w 1222 roku. Masz 222. Przecież kosmos. Pisani w Bizancjum. 1220. Drugi. Tak. Ta księga, która została napisana przez papieża Pawła. Czy całe pieniądze od okna? Pieniądze, pieniądze. Z okna i z tymi pieniądzami sąsiad mógł żyć. Tak. I nie musiał sprzedać córek. Świetnie. Przed wieczu uważano świętą Mikołaja za patrona dzieci. Odnotowuje się w źródłach zwyczaj wybierania w Mikołaj dziecięcego biskupa. No to jest takie symbolicznie. Tak, no, że tego dnia wybieramy biskupa. Dlaczego Boże Narodzenie piszemy wielką literą, a Mikołajki małą literą? Kto zna zasadę ortograficzną, którą omawialiśmy w zeszłym semestrze na wykładzie o języku? Kazuja, dajesz. Ja pamiętam, kiedy piszemy święta, to pierwszy znak może być dużą literą. Super. Kilkunastu studentów jest teraz w Polsce. Oni sobie te wyjazdy sami organizują, czy mają jakąś pomoc? Nie. Właściwie to wszystko jest takiej pomocy, wymian pomocy uczelnianej albo rządowej. Wybierają sobie sami miasta, do których chcą jechać i wtedy my kontaktujemy się z daną uczelnią i pytamy, czy przyjmą danego studenta na 9 miesięcy. I w tym momencie są studenci w Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Zawsze Kraków jest najpopularniejszy. Są w Polsce, mają Polski na co dzień, cały czas. Mają przyjaciół polskich, czasami chłopaka, dziewczynę. Wracają z dużą poprawą bardzo często. Chociaż są też przypadki oczywiście, że ktoś zaprzyjaźni się z kimś anglojęzycznym. A tak was chciałem zapytać, czy wy korzystacie w ogóle z internetu jakby polskiego? No nie wstydźcie się. Chciałem kupić proszek białka. W Polsce jak wiesz, tak? Tak, tak, tak. Tak. Trzeba sprawdzić po polsku, bo nie ma informacji po japońsku. No tak. Słownik polski. Słownik. Aha. Jeśli chcę założyć życzenia, to zawsze sprawdzę po polsku, jakie są życzenia. Jak komuś znajomemu z Polski chcesz zrobić. Tak, dzisiaj mieliśmy jeszcze pisać życzenia, ale nie zdążyliśmy. A na YouTube coś oglądacie po polsku? Ciebie. Po egzaminach skończonych, jak to się nazywa ten? Egzaminach certyfikatowych? Nie. Matura? Tak, o maturze. O maturze. Kanał o maturze, że... Matura to kultura? A tak. Nie rozumiem na przykład problem polskiego albo historia polskiej, ale na przykład angielskie albo
Matematyka, rozumiem. Mhm. Mówiąc inaczej. Mówiąc inaczej. Mhm. Inaczej. Paulina Mikuła. Tak, tak, tak. Mhm. Lubię bardzo. Czasami jest trudno, ale ona bardzo wyraźnie, tak jak profesjonalnie. Seriale? Jakie seriale? Najbardziej lubię Bravo, a ty? Ale to nie na YouTubie. Na YouTubie nie. O, okay. Nie znasz. Nie znam. Ja polskich seriali w sumie nie oglądam z kolei. Czyli mamy teraz studenta, który pracuje w konsulacie polskim tutaj w Japonii. Są osoby, które pojechały do Polski uczyć japońskiego, albo osoby, które pracują w firmach w Polsce. Często jest też tak, że studenci pracują, nie pracują w związku z językiem polskim. Ważne jest to, że ukończyli te uczelnie na przykład. Oczywiście jak ktoś chce, to może się postarać i można w polskich firmach. Teraz Ayaka dostała pracę w firmie japońskiej, która planuje otworzyć placówkę w Polsce. Na razie nie mogą mi tego obiecać, ale jest taka możliwość, że będzie miała jakiś kontakt i że będzie wykorzystywała ten język polski, więc to się otwiera. Jakie są dla was takie najśmieszniejsze, albo najdziwniejsze, albo najtrudniejsze polskie słowa? Jak mówię? Jeszcze raz? Dżdżownica? Dżdżownica. Dżdżownica. W języku japońskim dż, mm-hmm. Takie same głosy. Mm. Ale bardzo dobrze powiedziałeś. Ćwiczyłem. Brzmi. W. Akcja Mikołajkowa. Idziemy teraz na finał akcji Mikołajkowej. Co, jak mi poszło prowadzenie 10 minut zajęć? Naprawdę bardzo dobrze, coś... jakbyś miał doświadczenie. Stresujące, przypomina się stres bycia na lekcji. Na tych klasowych Mikołajkach obowiązywał limit 300 jenów na prezent około. Fioli i kiegami. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, święty Mikołaju. Dla ciebie. Dziękuję bardzo. Dostałem notatnik i skarpety. Bardzo doceniam fakt, że nawet do Japonii dotarł taki memiczny prezent skarpety. Jest piękne, piękne po prostu. Mikołaj opakował mój prezent w polską gazetę. Jest bardzo urocze, prawda? Bardzo. Bardzo ładne. Fundusz na potrawy wigilijne. Już zbiera się tutaj. Mam taką specjalną świnkę skarbonkę, do której studenci wrzucają pieniądze, kiedy powiedzą podczas lekcji słowo nie po polsku. Skinam lajki. Co ty mówisz do niego po japońsku? Tak bardzo boją się studenci zapłacić, że przestali na moich lekcjach mówić po japońsku. Nie mam już pieniędzy. Ale przynajmniej sukces dydaktyczny. A jest to sukces dydaktyczny. Kiedy słyszę japońskich studentów mówiących po polsku, to sam nie nadążam nad tym, jak skomplikowane są odmiany w naszym języku. Jedno niby proste zdanie wymaga takiej gimnastyki myślowej. Jestem bardzo pełny podziwu dla ich umiejętności. Nigdy nie myślałem o klasowych Mikołajkach jako jakiejś wielkiej tradycji, którą należałoby pielęgnować, bo zawsze po prostu były w mojej szkole. A dopiero teraz, widząc tę tradycję zaszczepioną przez Karolinę wśród Japończyków, zaczynam ją doceniać jako coś niesamowicie wręcz sympatycznego. I ciepłego. Fajnie tu macie. Nie? Przyjemnie. Troszkę was nagram, bo teraz jest jedyna szansa, że wszyscy są w jednym miejscu. Ja też kaszetki dostałem. Do zobaczenia. Cześć.